Policjanci z Namysłowa zatrzymali 17-letniego kierowcę, który tak naprawdę nie powinien prowadzić tego samochodu, ponieważ nigdy nie posiadał prawa jazdy, a dodatkowo za jazdę w stanie nietrzeźwości sąd orzekł zakaz prowadzenia pojazdów. Policjanci tego młodego człowieka znali już, znali jego przeszłość i widząc go jadącego ulicami Namysłowa Fiatem Bravo, natychmiast podjęli za nim pościg. Ten młody człowiek, uciekając, wjechał pod prąd na rondo namysłowskie, później wyprzedzał w miejscach niedozwolonych, na przejściu dla pieszych, tam gdzie jest podwójna linia ciągła. Wielokrotnie przekraczał dozwoloną prędkość. Maksymalna prędkość, z jaką jechał, to ponad 170 km na godzinę. Po kilkunastu minutach tego pościgu ten człowiek zjechał do lasu. Tam policjanci nie mogli kontynuować za nim pościgu, natomiast przekazali natychmiast tą informację dyżurnemu. Dyżurny zorganizował w miejscowości Rychel blokadę i tam ten młody pirat drogowy został zatrzymany. Za to, czego się dopuścił, przede wszystkim za złamanie zakazu sądowego, grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności, a za te wszystkie wykroczenia, których jest sprawcą, bardzo wysoka grzywna. A co z punktami karnymi? On je faktycznie otrzyma, czy w tym momencie, jak nie ma prawa jazdy, to się rzeczy one zostaną naliczone? Policjanci sumowali te wszystkie punkty, które mógłby on otrzymać za wykroczenia. Tych punktów się uzbierało 303. Oczywiście nie posiadając nigdy uprawnień, te punkty nie zasilą jego konta, ale no myślę, że jest to taka informacja i przestroga. Gdyby można było uwzględnić te wszystkie punkty, to 303 punkty, no jest to liczba zatrważająca.